Drukarka to jedno z podstawowych narzędzi zarówno w małej, jak i średniej firmie. Aby jednak powiedzieć, że taki sprzęt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, musi być prosty i intuicyjny w obsłudze, oferować nowoczesne sposoby łączenia oraz być tani w eksploatacji. Takim właśnie sprzętem jest stojąca obok mnie HP Neverstop, czyli pierwsza laserowa drukarka bez klasycznych kartridży. Zaskoczeni? No to zapraszam na materiał. Model, który widzicie, to HP Neverstop 1200W. Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane do wysokonakładowego druku, skanowania oraz kopiowania przy jednoczesnej bardzo dobrej jakości i niskich kosztach wydruku. Drukarka HP Neverstop jest gotowa do pracy praktycznie od momentu wyciągnięcia jej z opakowania. Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, należy ją jedynie podłączyć do prądu, a następnie spiąć siecią bezprzewodową w biurze. Oznacza to, że aby drukować i skanować, nie trzeba podłączać sprzętu do komputera przy pomocy kabla USB. To bardzo istotna kwestia, bo drukarka obecna jest po prostu w biurowej sieci i każdy z pracowników firmy ma do niej dostęp, nawet jeśli nie jest w biurze. HP Neverstop to pierwsza na świecie drukarka bez klasycznych wymiennych kartridży. Posiada innowacyjny system uzupełniania toneru za pomocą specjalnych strzykawek. Wystarczy taką strzykawką wstrząsnąć, zamocować wejście zbiornika z tonerem, przekręcić i wstrzyknąć. Cały proces nie powinien zająć więcej niż 15 sekund. Jedno napełnienie powinno wystarczyć na wydrukowanie około 2500 stron. Biorąc pod uwagę, że strzykawka z tuszem kosztuje 49 zł, to koszt wydruku jednej strony wynosi około 2 grosze. Sami przyznacie, że to naprawdę małe pieniądze, a przy dużej ilości wydruków mogą znacząco ograniczyć w firmie koszty. Tu też warto dodać, że taki sposób uzupełniania toneru jest szybki, przez co w praktyce nie ma przerw w drukowaniu. Nie ma też szans na to, że będziecie później musieli czyścić albo siebie, albo okolice drukarki. A chyba większość z osób korzystających z klasycznych kartridży z tonerami przynajmniej raz zrobiła przy jego wymianie niezły bałagan, albo miała problemy z montażem lub zamknięciem drukarki. Wybaczcie, że sam nie pokażę Wam, jak napełnia się tę drukarkę za pomocą strzykawki, ale ona już po wyciągnięciu z pudełka jest napełniona i to napełnienie wystarcza na wydruk około 5000 stron. Bardzo miły gest od HP, bardzo fajny prezent, no bo umówmy się, takie rzeczy na ogół się nie zdarzają. Jak widzicie, HP Neverstop 1200W jest drukarką raczej niewielką, jednocześnie fajnie i nowocześnie zaprojektowaną. Myślę, że na tyle uniwersalną, jeśli chodzi o wygląd, że wpasuje się do każdego pomieszczenia biurowego i będzie po prostu jego ładnym elementem. Mały dotykowy panel służy do obsługi urządzenia, jednocześnie wyświetli wszystkie potrzebne informacje dotyczące sprzętu. Nieźle wypada też szybkość druku mono, 21 stron na minutę, w tym czasie przekopiujecie również 5,5 strony. Jak na nowoczesne urządzenie przystało, HP Neverstop umożliwia również obsługę i drukowanie z poziomu aplikacji mobilnej, na przykład na smartfonie. Od razu polubiłem się z przejrzystą aplikacją HP Smart, która szybko stała się moim głównym panelem sterującym drukarką. Z jej pomocą wydrukujecie dokumenty z różnych miejsc, w tym z serwisów typu Dropbox, zdjęcia Google, dysk Google i tym podobnych, albo po prostu z pamięci smartfona. Można to oczywiście zrobić zdalnie, z innego miejsca i nie trzeba wcale siedzieć w biurze, w końcu drukarka jest cały czas podłączona do lokalnej firmowej sieci. Więc wydruk z drugiego końca świata jest banalnie prosty. Z poziomu aplikacji można też uruchomić skanowanie i co bardzo fajne, zeskanować dokument aparatem smartfona, a następnie wysłać go do drukarki. HP Smart pokaże również stan tonera oraz poinformuje o problemie, na przykład niedomkniętych drzwiczkach drukarki. Mamy tu też Smart Tasks, czyli skróty klawiszowe, gdzie po ich utworzeniu wystarczy jedno dotknięcie ikony, by zarządzać wydatkami czy tworzyć kopie zapasowe dokumentów. Oczywiście drukarki można też używać z poziomu komputera. Jeśli jesteście podpięci do tej samej sieci Wi-Fi, drukarka od razu pojawi się na liście. Wystarczy wpisać wtedy specjalny numer PIN urządzenia i już jest dodana, można na niej drukować czy skanować. Dostępna jest również komputerowa wersja aplikacji HP Smart. HP Neverstop to mała, zgrabna, sprawnie działająca, szybka i przede wszystkim tania drukarka, która świetnie sprawdzi się zarówno w małej, jak i średniej firmie. Więc jeśli zastanawiacie się nad zakupem tego typu sprzętu do biura, no to właśnie ta drukarka będzie bardzo dobrym wyborem. Szczególnie, że mamy koniec roku, więc można ją sobie będzie wpisać w koszty firmy na koniec roku. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie HP Neverstop, śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!